No siemanko, z tej strony Jakuba, tutaj zaległy odcineczek Fate/Stay Night na moim kanale. Miał być w piątek, ale jest nagrywany w sobotę, a to dlatego w większym skrócie, że 3 maja w piątek, kiedy chciałem to nagrać, no bo mieliśmy wolne, przypominam, wszyscy mieliśmy wolne, to łeb mnie rozbolał strasznie, wiecie? Nakurwiał mnie, że masakra. I jakoś się tak skończyło, że w sumie jedyne co zrobiłem, to z pewnością nie było nagranie tego cudownego odcineczka, który właśnie jest teraz dla mnie, przeze mnie dla was nagrywany. No dobra, w poprzednim odcinku, z tego co pamiętam, po tym jak Rinzy z Shirou na siebie trafili, okazało się, że mają dosyć podobne zamiary. Udali się do lasu Einzbernów, gdzie wyszło na to, że właśnie w momencie, kiedy oni się przekomarzali i troszeczkę doszli do porozumienia, przy okazji okazało się, że w tym lesie, a dokładnie w zamku Einzbernów, toczyła się bitwa, w której Berserker ze swoją mistrzynią, no w wielkim skrócie, nie wygrywali i koniec końców ten pojedynek źle zakończył się dla mistrzyni oraz dla Berserkera, gdyż zostali pokonani. Bo jakby nie patrzeć, było jeden berserker na 3 sługów, w cudzysłowie sługów, bo jeden to nie jest sługa, ale tak dla uproszczenia to powiedziałem. No i właśnie można powiedzieć, że Ilya miała zostać zabrana, ale Shirou zainterweniował, albo teraz będzie interweniował, nie pamiętam. Nie, w ostatnim odcinku krzyknął, że Ilya, uciekaj, no i poszedł ją chronić. No. W wielkim skrócie to tak wygląda. I tyle, jeżeli chodzi o to, o wstęp do 61 odcinka. No dobra, 2 minuty mamy za sobą, w miarę szybko się uporałem, cytujemy. I rozpoczynamy kolejną rozgryweczkę. Okidoki. Ale nadal, muszę powstrzymać Ilyę. Nie, nie idź, Ilya! Wyskoczyłem za drzewa. Łapię Ilyę od tyłu, gdy biegnie ona w stronę berserkera. Ryk szalonego wojownika, silny wiatr i eksplozja, która zasłania... To są rzeczy, które zasłaniają mi pole widzenia. Ale mimo wszystko... to wszystko dociera do moich uszu. Trzymam Ilyę w ramionach, gdy wiatr powala mnie na ziemię. Białe światło wypełnia moje pole widzenia i przy okazji nie jestem w stanie wstać. Nie! Wstawanie nigdy nie wchodziło do gry. Nie wchodziło w rachubę. Moje ciało ogarnia gorąc. Coś w czasie ataku głęboko przemawia do mnie. Nie rozumiem dlaczego, ale ten upał rezonuje ze szlachetnym widmem. Ale jak? Mój oddech został przytłumiony, podobnie jak mój wzrok. Nie mogę teraz nic zrobić. Moje ciało nie będzie funkcjonować jak zwyczajna ludzka istota, dopóki ten miecz będzie wyryty w moich oczach. To jest absurdalne. Okej. Okej. Jestem zachwycony. Moje serce zostało porwane przez coś, co widziałem tylko przez chwilę. To coś jest iluzją znacznie przewyższającą wiele innych szlachetnych widm. Jest wiele innych, które są wykonane lepiej i z większymi umiejętnościami. Ale piękno tego szlachetnego widma nie polega na jego wyglądzie. Nie. Określenie tego miecza jako pięknego tylko ujmowałoby mu jego blasku. Ten miecz nie jest piękny, on jest święty. Koncepcja ludzkości, legendy tkane tylko z nadziei. To nie jest mit, ale to też nie jest praca nieludzka. To kryształ wytrenowany wyłącznie sercem. I dlatego ten miecz będzie królował jako najsilniejsza fantazja. Ty kurwa, złote myśli Emii, nie? Jak zwykle. Umią zaskoczyć. Mój wzrok powraca. Niebo jest oświetlone ciemno-czerwonym światłem. Jest ciemne jak noc. Światło, które rozdzieliło las, musiało być tą samą ciemnością. Ogień płonie w ciszy, a powietrze wciąż jest zimne. Czy jest to coś, co zamraża tlen, zamiast go spalać? Ciemno oświetlony las obniża jego temperaturę. Szermierz stoi z czarnym ogniem w tle. Trzymając Ilię wciąż w ramionach, wpatruje się w spiczasty miecz. Nie czuje żadnej wrogości ze strony szermierza. Boję się swojej śmierci, ale jednocześnie zaciskam swoje zęby ze złości. To tutaj to coś innego. Ona jest inną osobą. I tu nie tylko chodzi o jej wrogość. Ona jest... Nie czuję już tej szlachetności, którą czułem od niej wcześniej. Jej hełm pęka. To musiał być ostatni atak berserkera. Jej twarz zostaje ujawniona i chociaż jest zupełnie inna, to równocześnie jest taka sama. Szermierz! Nie ma odpowiedzi. Teraz złote oczy niczego nie zdradzają, ale wyraźnie patrzą na nas z góry. Shiro! Głos Illi cały drży. Miecz jest wycelowany w nią, a berserker w tym czasie tonie w cieniu, za szermierz. Ale nie, że za nią, tylko że dosłownie za nią, że jest tam z tyłu za nią. Klęska jej sługi i zbliżająca się śmierć. Każda młoda dziewczyna zadrżałaby w takiej sytuacji. Szermierz! Otrząsam się ze wszelakich niepotrzebnych emocji. Czekajcie, muszę się napić. Shiro się otrząsnął, a ja się napiłem. Dobra. Mocniej przytulam Ilię i wkładam siły w wolne prawe ramię. Coś ominąłem? Coś kliknąłem, nie? No, ominąłem. Nie ma czasu na odstępstwa. Zamierzam ocalić Ilię. Zamierzam ocalić Ilię i wrócić do domu. Nie mogę więc po prostu kulić się i czekać na własną śmierć. Szermierz wymachuje swoim mieczem. Próbuje mnie przeciąć, gdy wstaje i w tej samej chwili paruje 3 strzały wycelone z jej boku. Łucznik! Wstaje, wciąż trzymając i mając Ilię na ramieniu. Nie zatrzymuj się! Weź Ilię i biegnij! Miecze się zderzają. Łucznik strzelił do szermierz i kontynuował swój atak bez tchu. Ale to niewiele daje. Nawet przy jego boskiej szybkości szermierz z łatwością odpiera atak jego bliźniaczych ostrzy. Łucznik dziwnie się zachowuje. Patrzę i widzę, że czarny cień oplata jego stopy. Jakiś ty nieestetycznie, łuczniku. Prawdziwe bohaterskie dusze nie mogą przeciwstawiać się warstwie przeklętego świata. W tej chwili niczym się nie różnić od zjaw, które nawiedziły ten las. Ten lodowaty głos z pewnością należy do szermierz. Z łatwością przecina czarny cień i... wysyła łucznika prosto do lasu. Co? Uderzyła z taką siłą, że odrzuciła łucznika w tył, pomimo jego obrony i cienia trzymającego go za stopy. I raz jeszcze. Szermierz w milczeniu konfrontuje się z nami. Jej oczy mówią mi, że postanowiła mnie zabić, jeśli nie wydam Ilii. Shiro. Ilia puszcza moje ramię. Wygląda na to, że chce, żebym ją oddał, a w mojej głowie zostaje przyłączony ostatni przełącznik. Nie podchodź. Tosaka jest w lesie. Powinna być w stanie coś wymyślić, jeśli ty do niej dotrzesz. Popycham Ilię za siebie i obiema rękoma chwytam drewniany miecz. trzymam go swoimi rękoma, mając szermiec przede mną. Wykorzystam całą swoją moc i magiczną energię, gdy tylko ona zaszarżuje na mnie. To wszystko, co mogę teraz zrobić. Nie mam jej nic do powiedzenia. Nie mogę przeprosić ani powiedzieć, żeby wróciła. Nie mogę powiedzieć czegoś takiego, skoro ona sama o nic takiego nie prosi. Szermie stoi przede mną jako mój wróg. Wtedy, w takiej sytuacji, jedynym sposobem, aby jej odpowiedzieć, jest walka z całych moich sił. Celuję. Nie będę nawet próbował odebrać jej życia kosztem własnego. Szermie nauczyła mnie, że taka taktyka jest bezużyteczna. Atak zakładający twoją śmierć jest skuteczny tylko w przypadku, gdy twój przeciwnik jest również tak samo mocny jak ty. Przeciwko szermierzowi nie mogę liczyć na coś takiego, na coś tak hojnego jak wzajemne zabójstwo. Dlatego celuję tylko w jedno miejsce. Hełm jej się rozpadł, więc głowa musi być nieco uszkodzona. I tam właśnie zamierzam uderzyć z całych sił. Pokonam mojego wroga i będę żyć dalej. Jeśli nie ukształtuję sobie w głowie tego jasnego obrazu, to nawet nie będę w stanie dotrzymać kroku, szermierz. Nadchodzi! Unik, unik, unik! Nie obchodzi mnie, że wyglądam jak nieszczęście. Nie obchodzi mnie, czy będę musiał czołgać się po ziemi. Jeśli nie uniknę tego ataku, nie będę w stanie nigdy ochronić Ilii. Och! Jestem martwy! Walczyłem już wcześniej z Szermius, więc wiem, że to uderzenie będzie śmiertelne. Błyskawiczny atak nadchodzi z lewego górnego rogu. Przecięcie mojej szyi będzie równie łatwe jak koszenie ryżu. Ale moja głowa nadal jest na swoim miejscu. Miecz Szermierz zatrzymał się tuż obok mojego gardła. Co się wydarzyło? W milczeniu chowa swój miecz i odskakuje ode mnie. Czy to właśnie jest... W sumie nie wiem, jak to przetłumaczyć. To może tak. Jaki jest powód tego wszystkiego? Czarny staw rozszerza się na ziemi. Cień zaraz stamtąd wypełznie. Jestem tego pewien. To, co właśnie widziałem w tamtej nocy w parku. Ten nieznany byt, który jest jak klątwa. Mój obowiązek został spełniony. Resztę zostawiam tobie. Doceniam to. To będzie łatwa robota. Mogę odrobić straty z Majdziu. Szermiec podchodzi do czarnego błota i zatapia się w błocie zupełnie jak berserker. Obserwuję ją aż do momentu, w którym całkowicie znika. Nie obchodzi mnie, dlaczego wciąż jest w tym świecie i dlaczego stała się moim wrogiem. Teraz, gdy jesteśmy już tymi wrogami, jedyne co mogę zrobić, to walczyć. Taka jest właśnie natura tej wojny. Ale wciąż myślę przez chwilę, że nie byłaby tak poplamiona na czarno, gdybym był odrobinę silniejszy. Emiya-kun! Głos Tosaki sprowadza mnie z powrotem do rzeczywistości. Przede mną zbliża się czarny cień, a także zabójca, którego maska, biała maska, jest zniekształcona przez uśmiech. Uciekajmy stąd, Ilia. Biorę Ilię za rękę i zaczynam biegnąć. Ilia rzuca jedno smutne spojrzenie na błoto, które właśnie pochłonęło berserkera, po czym powstrzymuje własne łzy i zaczyna biec. No dobra. Napiję się przed tym. Będziemy mieli pościg zabójcy za Emiją i Ilią. Biegniemy przez las. A przede mną, tam na froncie, stoi Tosaka. A za nami jest zabójca, który goni nas po drzewach. Za tobą, Emiya-kun! Pewnie się ona zmartwi, mimo że mogła już uciec, zwalnia i odwraca się, by na nas spojrzeć. Wiem, że wróg jest tuż za nami, ale nie jestem w stanie się jego pozbyć. Sługa zabójca już nas ściga. Nie ma mowy, żebym go zgubił, gdy mam przy sobie Illię. Ta odległość już jest wystarczająca. Na ciebie więcej nie będzie mi potrzebne. Że jak? Słyszę złowieszczy głos tuż przy moim uchu. Kiedy spoglądam w bok, dostrzegam białą głowę śmierci uśmiechającą się i liżącą swój sztylet. Zamaskowana postać zostaje odrzucona. Biegnący obok mnie zabójca został wytrącony z równowagi kopnięciem w bok. Ha! Trzecioligowcu! Więc nawet nie potrafisz zabić zwykłego dzieciaka, no chyba że musisz go atakować z zaskoczenia. Łucznik, gdy to mówi, nie zwalnia ani na chwilę tempa. Zajmę się ochroną tyłów, a ty bierz Illię i uciekaj. Pośpiesz się, wszyscy zginiemy, jeśli to coś nas dogoni. Łucznik teraz przypomina bardziej zabójcę, ale w tym momencie to nie jest ważne, gdyż to coś próbuje nas dogonić. Chodzi o cień, cały czas, nie? To coś przybyło po nas. Ten cień podąża za nami, plamiąc ziemię na czarno. Łuczniku! Możemy porozmawiać później. Biegnij, dzieciaku. Wziąłeś Illię za rękę, więc chroni ją do samego końca. Łucznik zwalnia nieco tempo i rusza za nami. Ale w tej chwili, tuż przed odejściem, rzuca Illi spojrzenie pełne żalu. Pędzę przez las, słysząc za sobą dźwięk szczęku mieczy. Ścigającemu nas zabójcy przeszkadzają poczynania łucznika. Nie mogąc utrzymać ofensywy, zabójca po raz kolejny zmuszony jest do odwrotu. Ich ataki są do siebie dopasowane. Nawet sztylety rzucone we mnie zostają zestrzelone i oczywistym jest to, że zabójca nie kontroluje tej walki. Powodem nie jest to, że zabójca jest słaby. Łucznik odpiera mnóstwo sztyletów. Jego wigor jest nieporównywalny. Skala zwycięstwa przechyla się w stronę łucznika. Nie wiem dlaczego, ale w tej chwili jest silny niczym zaciekły bóg. Ech, jakim cudem jesteś w stanie się jeszcze poruszać? Kiedy nawet jego najsilniejszy atak zostaje odparty, zabójca podnosi głos i wycofuje się. A w odpowiedzi na to... To jest bardzo prosta kwestia. Nie jestem tak szanowanym bohaterem jak inni. Inne bohaterskie duchy są o wiele czystsze ode mnie. I właśnie z tego powodu nie różnię się za bardzo od tego błota. Innymi słowy, łucznik musiał uznać to za swoją szansę na zwycięstwo, gdy postanowił zaszarżować. Chociaż to nie jest twój poziom, ja również jestem zniekształconym bohaterskim duchem. Jednym ciosem rozbił białą czaszkę. Ech! Czarny płaszcz rozsypuje się na wszystkie strony. Zabójca wycofuje się, ściskając swoją popękaną maskę. Nie jest to odwrót w celu przegrupowania się. Jest to raczej odwrót w celu uratowania własnego życia. Czarny sługa ucieka przed łucznikiem i znika za drzewa. Dobra robota! Już nie musimy się martwić, że zostaniemy wypędzeni. Dziękuję ci za twoją ciężką pracę, łuczniku. Jesteś zmęczony, prawda? Możesz wrócić do swojej formy duchowej i odpocząć. Tosaka wygląda na uspokojoną. Rin! A za nią... Tos... Wygląda to tak, jakby zrodził się ze samego cienia drzewa. He? Że co? Spogląda ona za siebie. Jednocześnie czarny cień wyciąga swoją maczkę i... Tosaka! Nie dam rady, nawet jeśli ucieknę. Nawet jeśli pobiegnę do niej. Będę świadkiem przekłucia Tosaki tą czarną macką. Ale tym, który ale tym, którego rzeczywiście widzę nadzianego przez mackę, jest łucznik, który odepchnął Tosakę na bok. Tosaka spogląda na łucznika, nie rozumieją to, co się właśnie wydarzyło. To koniec, taki jest właśnie koniec łucznika. Nadal oddycha i nie krwawi zbyt mocno. Powinno być możliwe móc go wyleczyć, nawet jeśli zostanie przebity, no ale pod warunkiem, że nie będzie to cios śmiertelny. Ale jakoś, z jakiegoś dziwnego powodu zrozumiałem, że łucznik nie będzie już w stanie walczyć. To coś zabija sługi. Bez względu na to, jak silny jest bohaterski duch, nie można pokonać tego czarnego cienia, dopóki zostanie się wezwanym jako sługa. Z jakiegoś powodu niejasno rozumiem ten fakt. Nie ma mowy. Coś ty zrobił, łuczniku. Tosaka musiała poczuć to samo. Zawołała do łucznika drżącym głosem. Następnie wstała niepewnie i... Nie podchodź! Uciekaj stąd, kretynko! Krzyk łucznika powstrzymuje ją od zostania pochwyconą. Czarny cień cały pulsuje. Cała magiczna energia znajdująca się tutaj została wyssana przez ten cień. Z jakiegoś dziwnego i głupiego powodu to coś przypomina mi balon z wodą. Ta sytuacja przypomina wlewanie większej ilości wody już napełnionego balona. Rozrasta się on ponad swoją pojemność i mam złe przeczucie, jeżeli chodzi o jego potencjalną eksplozję. Cholera! Zostaniemy wessani. Jeśli tutaj będziemy stali i nic nie robili, to z pewnością zostaniemy wessani. Łucznik wyciąga maczkę, która go przebiła i zaczyna biec do Tosaki. A ja bronię Illię. No i w tym momencie zakończymy odcineczek. Ja wiem, że jest króciutki, ale takie fejciki krótkie mogą być. Tak jakoś mówię wam, strasznie mnie głowa bolała. Tyle przetłumaczyłem. Najwyraźniej następny odcinek będzie dłuższy. Musicie mi wybaczyć, ale nie wiem, dlaczego mnie tak wczoraj głowa rozbolała strasznie. No ale cóż, mam nadzieję, że się podobało. Z tej strony był Jakub, a to był kolejny odcineczek Fate/Stay Night. Narka!